Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część pierwsza. Moduł: Rozróżnienie rodzajów kosztorysów oraz przestrzeganie zasad ich sporządzania. Temat: Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Witam Państwa serdecznie na wykładzie. Dziś omówię zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Czy ktoś wie, dlaczego tak ważne jest jego opracowanie? Ponieważ jest on podstawą do szacowania wartości robót? Dokładnie tak. Jest on regulowany rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kto mi powie, co powinien obejmować kosztorys inwestorski? Obejmuje on stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny, ponadto przedmiar robót i kalkulację uproszczoną. Tak, ale zapomniał Pan dodać, że musi on również obejmować tabelę wartości elementów scalonych, które sporządza się w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej. Panie Kowalski, na czym ona polega? Wspomniałem o tym na poprzednim wykładzie. Polega ona na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Dokładnie tak. Teraz zerknijcie na wzór, według którego się ją oblicza. Drodzy Państwo, podczas ustalania cen jednostkowych robót stosujemy kalkulacje szczegółowe ceny jednostkowej. Proszę spójrzcie na ten wzór. Panie profesorze, czy kalkulacja szczegółowa ceny polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych? Tak, a także doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku. Moi drodzy, z kolei koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich i tutaj proszę o zanotowanie wzoru. Na koniec pamiętajcie również, że przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności analizę własną i dane rynkowe lub aktualne publikacje. Panie profesorze, czy przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku musimy przyjmować wielkości określone według danych rysunkowych? Tak, a także danych zawartych wcześniej umów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.